Zaprasza Kunec. Muzyczna scena Warmii i Mazur. Audycja Szakunec, witamy Państwa. Muzyczna scena Warmii i Mazur. Przed mikrofonem Grzegorz Kasjaniuk i goście. Dzisiaj sporo na studiu, ale się cieszę. Witamy. Monika Stankiewicz. Grzegorz Stankiewicz. Marcin Dremo. Piotr Serbintowicz. Dzisiaj wdzięczny temat. 10 lat zespołu Mocni w Wierze. I chociaż na antenie, nie, zwłaszcza w audycji Szakunec, poruszaliśmy nieraz temat związany z historią Mocnych w Wierze, wydaje mi się, że możemy powrócić do tych tematów, bo jest okazja. A przy okazji mamy pewnie nowych słuchaczy i warto im ten temat przedstawić. Mocni w Wierze, na naszej antenie. Jubileusz, jak się czujecie? 10 lat. Ciągle młodzi. 10 lat, ale ciągle młodzi. Minęło nie wiadomo kiedy tak naprawdę. No i ciągle nam się chce jeszcze. No chociaż jak się patrzy na zdjęcia z pierwszych koncertów, no to widać, że czas jednak płynie trochę. No, ale to pewnie tylko przez to, że te zdjęcia były wykonywane w innej technice, to dlatego. To... Nie jesteśmy piękniejsi, dojrzalsi, od razu mądrzej wyglądamy. O, te 10 lat to jest dojrzałość większa, to fakt. 10 lat Mocnych w Wierze. Dzisiaj o koncercie jubileuszowym wspomnimy. Zaprosimy słuchaczy, ale także mam nadzieję pojawią się informacje, które jeszcze nie miały okazji być przedstawione w audycji, a dotyczą zespołu. Mocni w Wierze. Gramy. Drogą, to on jest prawdą.
mocni wierzę w Radiu Olsztyn w audycji Szacunec. Od razu rozpoczniemy od koncertu. Od tego tematu zaprośmy słuchaczy. 10 lat zespołu, koncert jubileuszowy. Gdzie nas zapraszacie? Koncert odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Fryderyka Chopina w Olsztynie, w sali koncertowej. 26 października o godzinie 17. Zacne miejsce. Mam nadzieję, że także będą zacni słuchacze. Zazwyczaj są zacni. Mocni wierzę, to zespół, to skład, to ludzie mocni wiarą, którzy dzielą się swoim doświadczeniem wiary, ale z drugiej strony także czerpią, podejrzewam, jestem tego pewien, od swoich słuchaczy, że to jest taki moment w czasie występu, że następuje coś na zasadzie jedności. Zespół, słuchacze, jedno. No dzisiaj akurat jesteśmy w bardzo fajnym składzie, bo są chórzyści, jest widz, który jest prawie na każdym koncercie, jestem ja też, tak, jako dyrygent, to możemy wypowiedzieć się każdy ze swojej strony. Ja na pewno czerpię od chóru bardzo dużo, bo jest zespołu, tak, podczas koncertu. Oczywiście od publiczności jak najbardziej, bo też gdy czasami się odwracam do publiczności, to widzę, tak? Widzę twarze, widzę łzy, widzę to, że stoją, że siedzą, że klaszczą, machają rękoma. Natomiast rzeczywiście ja bardzo dużo czerpię też od zespołu. Czasami jest tak, że początek koncertu jest zupełnie inny, końcówka koncertu jest zupełnie inna. Chociaż zazwyczaj stoisz odwrócony plecami do publiczności. Do publiczności, ale tak jak powiedziałem, bardzo dużo czerpię właśnie od zespołu. Także ja ze swojej strony tak to widzę. Zawsze pewnie sam początek koncertu jest i dla widzów, i dla wykonawców troszkę takim początkiem stresującym. Nie wiemy do końca, jak to wszystko pójdzie, czy wszystko się poukłada. Natomiast z biegiem czasu emocje nasze pewnie się też udzielają emocjom widzów, a my też odbieramy emocje widzów. Czasami czy to są właśnie koncerty, czy koncerty uwielbienia, możliwość kontaktu z widzem, z uczestnikiem daje nam też siłę do dalszej pracy. Tak, to jest właśnie tak to działa, jak powiedział Marcin. My robimy to coś dla ludzi, no sam powiedziałeś, tak? Zadaniem naszym jest między innymi ewangelizacja, dzielenie się wiarą. Jeśli my widzimy, że nasz udział, nasze zaangażowanie w ten koncert przekłada się na ludzi, którzy też zaczynają, nie wiem, wznosić ręce do Pana Boga, czy śpiewać razem z nami, no to my faktycznie dostajemy jeszcze takiego dodatkowego powera i mamy poczucie takie, że może jednak to nasze zadanie robimy przynajmniej dobrze. A jak to się przekłada na rodziny? Na odbiór w oczach waszych rodzin i jak wy reagujecie na wasze rodziny, które was obserwują? Ja to może najmniej na ten temat mogę powiedzieć, bo ja w czasie koncertu zajmuję się takimi sprawami zaplecza trochę, czyli pilnuję dzieci, robię zdjęcia, szukam zgubionych rzeczy i ja potem o tym, co było na koncercie, jak ten koncert wyglądał, to się w sumie dowiaduję najbardziej na końcu, już później jak oglądam zdjęcia, jak omawiamy wszystko, wszyscy mnie pytają, jak było. I ja sobie dopiero wtedy przypominam faktycznie, że może to, może tamto, ale tak naprawdę ja to w czasie koncertu chyba najmniej to widzę, dopiero później już, w takim odbiorze późniejszym. Ale jeżeli chodzi o rodziny, no to jest to poświęcenie, tak? Bo z jednej strony, gdyby nas nie ma, tak? Bo mamy próby, czy mamy próbę do koncertu akustyczną, czy sam koncert, tak? Czasami przecież jest poza Olsztynem. Więc naprawdę jest to poświęcenie i jesteśmy wdzięczni naszym rodzinom, że pozwalają nam i że są razem z nami. Przynajmniej tak to odczuwamy. No, z drugiej strony, jak są z nami fizycznie czasami, tak. Często się zdarza, że możemy zabrać kogoś, albo jadą po prostu z nami, no i my jesteśmy na scenie, oni są poza, ale jesteśmy wszyscy razem, mocni i świętujemy, tak? Celebrujemy ten koncert. Kiedyś jechaliśmy na koncert i się śmieliśmy, że bo akurat jechaliśmy autokarem, czyli byli mocni, były też rodziny, a tir przywiózł sprzęt. Także to jest naprawdę duże przedsięwzięcie, taki każdy koncert. Macie solidny backstage w takim razie, to jest bardzo mocne. Przy okazji koncertów, bo też trzeba powiedzieć, że jesteście takim zadziwiającym trochę składem, który może wystąpić a cappella, może wystąpić w pełnym instrumentarium.
czy też może wystąpić z takim, no, zminimalizowanym chórem. Są różne okoliczności, różne możliwości i różne propozycje. I do tego pewnie się dostosowujecie. Występujecie w różnych miejscach. Są to miejsca sakralne, są to kościoły, ale tak jak tutaj koncert jubileuszowy odbędzie się w sali szkoły muzycznej w Olsztynie, więc macie do czynienia z różną przestrzenią. Hala Urania, to też przed wami koncert papieski. Jesteście doświadczeni różnym miejscem. Odnajdujecie się, widzę, w każdym. Staramy się dla każdego, znaczy dotrzeć do każdej osoby, do każdego widza, do każdego odbiorcy. Stąd właśnie po dużym projekcie Mocni w Wierze w formie zespołowej z bandem, z kwartetem smyczkowym, tak jak to było niedawno jeszcze, postanowiliśmy pójść w kierunku chociażby projektu a cappella, tak? Tu mamy możliwość zaprezentowania naszego warsztatu tylko i wyłącznie wokalnego, tak? W mniejszym składzie. To były projekty kolędowe, to były projekty dróg krzyżowych w parafiach, ale również też i często jesteśmy zapraszani do uświetnienia uroczystości, chociażby śluby kościelne, tak? Staramy się dotrzeć wszędzie, tak? Stąd też właśnie pomysł był na stworzenie projektu a cappella. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy jeszcze ciągle młodzi, czujemy się młodzi, także dostosujemy się błyskawicznie tam, gdzie nas chcą, tam, gdzie możemy się podzielić swoim świadectwem, swoją energią, swoim światem, swoimi spostrzeżeniami. Tam jedziemy i tam się dzielimy. 10 lat... W przypadku dzieci to bardzo dużo. Jeżeli tak przyszło przy powstaniu zespołu narodzić się w rodzinie jakiemuś dzieciątku, to już teraz ma swoje do powiedzenia. Liczyliśmy ostatnio ile? 40? Tak. Około 40 dzieci. Tak. Nasz najmłodszy chyba się urodził, jak powstał zespół, bo w wieku 2 czy 4 tygodni był na pierwszym koncercie swoim. Co się potem oczywiście odbiło też na jego życiu, jak się okazało. Jest bardzo muzykalnym dzieckiem. Ale rzeczywiście wtedy się urodziło sporo dzieci i takich rówieśników naszego zespołu, to mamy całą gromadkę. Ale jeszcze powiem tylko, że w ostatniej drodze krzyżowej, znaczy w ogóle jak gdyby od początku dzieci też uczestniczyły w naszych koncertach, ale też i w drodze krzyżowej już uczestniczyły jako instrumentaliści. Także no, na pewno mają coś do powiedzenia i myślę, że będą miały jeszcze coś do powiedzenia. Tak, te co się urodziły, jak żeśmy zaczynali, czyli 10 lat temu, już dorastają, zaraz za chwilę będą dorosłe, ale gromada dzieci się ciągle powiększa, bo w tym roku chyba trójka dzieci na świat przyszła dopiero w naszym zespole i, no i się zapowiada, że to jeszcze nie jest koniec, także rozwojowi jesteśmy ciągle. Chyba Mocni też to też taki fajny projekt, że mimo upływu czasu ten trzon taki podstawowy oczywiście jest od samego początku, ale też dopływają do nas osoby młodsze i stąd możemy ewoluować, tak? Możemy iść dalej. Stąd też i przyrost dzieci. Radio Olsztyn, audycja Szakunec, muzyczna scena Warmii i Mazur. Dzisiaj prezentujemy muzykę zespołu Mocni Wierze. Cały skład, to niemożliwe, żeby pojawił się w studiu, chociaż być może, kto wie, w przyszłości w innym studio, ale gościmy ich. Przy okazji informujemy. 10 lat zespołu i koncert jubileuszowy, który odbędzie się 26 października tego roku, godzina 17 w sali szkoły muzycznej w Olsztynie. Do rozmowy wracamy po muzycznej przerwie.
Muzyczna scena Warmii i Mazur. Wracamy do rozmowy. Mocni wierzę w studiu. 10 lat. To są wspomnienia. Taka trochę wspominkowa niech to będzie audycja. Wybaczcie mi. Znam niektóre historie, ale być może dowiemy się czegoś więcej. 10 lat ewangelizacji, 10 lat poświęcenia się wbrew swoim nawet i zawodom, bo macie swoje zawody, muzyce, poświęcony czas, zrozumiałe, że rodziny się angażują, bo tak być nie może, że nie angażują się, bo byłyby to dwa życia, a jest jedno. I cały czas otwarcie mocnych wierzę na nowych muzyków, wokalistów. Bardziej wokalistów, chórzystów, szukacie, zapraszacie, pojawiają się. Chociaż macie swoje kolory i widać, że jesteście pięknie prezentującym się składem na scenie. Znaczy to rzeczywiście skład jest, tak jak Marcin powiedział, jest taki trzon, który się nie zmienia. Natomiast rzeczywiście w zespole przewinęło się około 100 osób. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą, jedni zostają, drudzy nie zostają. Jednym się to podoba, innym się to nie podoba. To różnie bywa. I rzeczywiście, jak gdyby nie jesteśmy zamknięci na nowych, powiedzmy, członków zespołu. Natomiast, jak gdyby wiadomo, że ktoś, kto przychodzi nowy, no musi jak gdyby wpasować się, tak, w to, co już istnieje. To nie jest takie oczywiste. Zresztą jak w każdym zespole. Ale jesteśmy jak najbardziej otwarci. Zresztą czas minął, tak jakbyśmy zaczynali, to jeszcze dużo studentów wśród nas było. My byliśmy też jakby na początku swoich dróg zawodowych, już nie byliśmy już studentami, ale jeszcze to był początek drogi zawodowej, jeszcze te czasy studenckie jakby w głowie nam mieszkały, zamieszkiwały. No teraz czas minął i w zasadzie no jesteśmy trochę wiekowo starszym zespołem już średnio. Średnio to też jakby bywa, no ale jak wiadomo, jak każdy chór, potrzebujemy facetów. Ale to też chyba trzeba mieć swoje przygotowanie. Przecież nie jesteście tutaj w podejściu tacy otwarci, by amatorów zapraszać do składu. Znaczy właśnie z tym amatorstwem to jest takie pojęcie bardzo ogólne, bo można być amatorem i wykonywać coś zawodowo, a można być zawodowcem i wykonywać coś amatorsko. I rzeczywiście tutaj każdy z nas jest amatorem w sensie zawodowym, tak? Ale z drugiej strony chór, zespół posiada taki warsztat, który rzeczywiście wykonuje całą muzykę, teksty zawodowo. I rzeczywiście, no jeżeli ktoś by przyszedł, no to tak jak powiedziałem, no musi się wpasować już w to, co już istnieje. To jest bardzo szerokie pojęcie, wpasować się. Tak, bo musi jak gdyby, musi mu to odpowiadać, musi się dobrze czuć, musi muzycznie też być na jakimś poziomie, no to jest normalne. Musicie też tę osobę zaakceptować? Czy tak można, jak w innym będzie, po prostu jest dobrym muzykiem, dobry ma warsztat, gra z nami, no ale potem się rozchodzimy. To chyba ona musi nas zaakceptować bardziej. Tak, to chyba bardziej działa w tę stronę. Wejście w naszą grupę już nie jest takie proste wbrew pozorom. To ilość repertuaru. Niektórzy właśnie się przerażają, przychodzą na pierwszą, drugą, trzecią próbę. Jest ilość repertuaru, jest już jakaś atmosfera podczas prób, są jakieś więzi. Dla nowej osoby rzeczywiście tak spoza składu no jest ciężko, więc musi na pewno nas zaakceptować takich, jakimi jesteśmy już. Ale mamy dwie dziewczyny, które rzeczywiście przyszły, zaakceptowały, są, nie przestraszyły się. Weszły w rodzinę naszą. Tak, można. Jakoś się wpasowały i chyba nam, no chyba zostaną, chyba się nie zrezygnują z naszej rodzinki tutaj mocnej. Mocni wierzę, to nie tylko skład prowadzony przez dyrygenta, czy utrzymujący się dzięki przyjaźni i dzięki temu wspólnemu wytyczeniu sobie drogi, ale wydaje mi się, że to chyba przede wszystkim wylanie Ducha Świętego, że bez tego taki skład no, nie mógłby funkcjonować już tyle lat z taką treścią. Angażujecie się modlitewnie, ponieważ można powiedzieć, rezydujecie w Kortowie. To jest wasza baza, kościół. Tam też podczas wieczorów uwielbienia można was usłyszeć. I to, co jest dosyć mocne przy was, przy okazji mocnych wierzę, to jest to, że wy nie wysuwacie się na plan pierwszy.
Wy jesteście, towarzyszycie, dajecie możliwość wspólnej modlitwy, ale nie jesteście tutaj najważniejsi. I to jest zaskakujące. Jak dojść do takiej pokory w zespole? No, my jesteśmy ciągle w drodze chyba, na drodze do tej pokory. Powtarzamy sobie to często, że my nie jesteśmy na pierwszym miejscu. Musimy to sobie, no to chyba, nie wiem, tak mi się wydaje, że takie ludzkie. Musimy to korygować, ale mamy taką nadzieję, że tak jak powiedziałeś, że Duch Święty nami kieruje, a my rozeznajemy dobrze ten kierunek. Wiatr wieje tam, gdzie chce. Jesteście otwarci na ten powiew. Staramy się być mocni w wierze. Tak jak chociażby właśnie sama nazwa zespołu. Wiadomo, że ta droga dawania świadectwa samego życia jako świadczący o wierze nie jest na co dzień prosta. Nam się też przydarzają potknięcia i upadki. To nie jest tak, że właśnie jak już zespół mocni w wierze, to super, hiper i wszystko jest pięknie i alleluja i do przodu. Absolutnie nie. Dlaczego z boku staramy się nie być na pierwszym miejscu? Bo często sobie powtarzamy. Najważniejszy tu jest Jezus, tak? W naszej pracy to, co chcemy przekazać, to nie przekazujemy naszą prawdę, tylko przekazujemy Jezusa, tak? Żeby to poszło w świat. Nawet powiem taką ciekawostkę. Ostatni koncert, który graliśmy w Dwie Rzutach. Chyba w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że będzie Pan Jezus obecny bez przerwy, bo był wystawiony w monstrancji. I ten koncert był taką jedną wielką modlitwą. To miał być koncert. Natomiast okazało się, że no nie do końca był to taki zwykły koncert. Możecie być zawsze zaskoczeni. Pan Jezus zaskakuje. A czy zaskakują was rodziny? No my ze sobą przede wszystkim spędzamy dużo czasu. To tak siłą rzeczy trochę. Żartowaliśmy sobie kiedyś, że jesteśmy takim klubem żon i mężów Gwiazdroka, bo nasi mężowie, żony jeżdżą na koncerty, na próby gdzieś tam. Nie ma ich ciągle, a my sobie musimy tutaj jakoś radzić. Więc taki, można powiedzieć, grupę wsparcia mieliśmy. Teraz może troszeczkę się rzadziej spotykamy w tym składzie, ale rzeczywiście przyjaźnie i więzi się wiążą ze spędzaniem ze sobą czasu i z takim realnym wspieraniem, pomocą, więc na pewno to, że się spotykamy całymi rodzinami, tworzy taką grupę, która no, jest grupą przynajmniej bliskich znajomych. Mocni wierzę w Radio Olsztyn. Po muzycznej przerwie zapytam o księdza Podolaka. Ten temat chyba powinien w tej audycji się pojawić, bo jest związany z początkami mocnych wierzę. To fascynująca przygoda, która trwa, rozpoczęła się i która, jak słyszymy, końca na tę chwilę nie ma. I oby tak zostało. Wszystko przy...
wracamy po muzycznej przerwie. W audycji Szacunec, muzyczna scena w Warmii i Mazur. Mocni wierzę. Monika i Grzegorz Stankiewicz, Piotr Serbintowicz, Marcin Dremo. To jest skład, który gości w studiu. I pytanie o tych nieobecnych, ale związanych cały czas z Mocnymi w Wierze. 10 lat to różne sytuacje, to także nauczyciele, którzy stawiali kierunkowskaz na tej drodze. Ksiądz Podolak. Tak, wiedzieliśmy, że padnie to pytanie. Tak, właśnie, ksiądz Piotr, jeden z wielu, przewodników naszych, który towarzyszył nam przy początku, tak? W zasadzie był obecny nawet przy powstawaniu, tak? Bo to idea tego zespołu zrodziła się w głowie Tomka i Przemka podczas pielgrzymki do Medjugorja ponad 10 lat temu. No i na tą wycieczkę zabrał ich ksiądz Piotr. To on był takim krzewicielem, tak? Orędzia Matki Boskiej w Medjugorje. Organizował festiwale, wyjazdy na festiwale młodych. Na początku powstawania tego zespołu nam towarzyszył, nawet śpiewał z nami, prawda? Wiele osób z zespołu było z nim bardzo związanych, poprzez też duszpasterstwo akademickie, poprzez śpiewanie w Scholi Niepojętej Trójcy, którą ksiądz Piotr przecież założył i przez wiele lat, zresztą ona dalej posługuje, tak? Już ksiądz Piotr wspiera nas z nieba. No nie, jest obecny cały czas na organach. Tak, jest obecny na organach w postaci zdjęcia. Także jest ciągle jakby duchem i jego pasja też do muzyki, do ewangelizacji jakby jest też w nas jakoś zaszczepiona i kontynuujemy ideę. 10 lat działalności zespołu to także etapy, które na pewno są punktami odniesienia. Jakie to są w waszym przypadku? Na pewno są to płyty, tak? One w jakiś sposób odnoszą się do tych etapów, ale być może poza. To znaczy, wiesz co, już tak zastanawialiśmy się nad tym właśnie, gdyby jak jubileusz przyszedł, jakie to są punkty. Ja przynajmniej mam, jak gdyby, dla mnie najważniejszym punktem jest to, że w ogóle dołączyłem do Mocnych w Wierze. To jest dla mnie najważniejszy punkt, ale rzeczywiście Mocni w Wierze mają takich kilka punktów. Pierwszy koncert, który miał być jedynym koncertem, 2009 rok. Tak, w 2009 roku. Tak, i to z tego co wiem, to miał być jedyny koncert. Ale potem się okazało, że będzie następny, a potem, że następny i następny i tak, jeszcze dalej. Drugim takim etapem, według mnie, jest wydanie debiutańskiej płyty, gdzie rzeczywiście to jest jakieś podsumowanie pewnego okresu, i pewnego nie tylko okresu i czasu, ale w sensie okresu twórczego też, tak? Trzecim to jest zaproponowanie tej wersji Mocnych Wierzy a cappella. Czwartym to Światowe Dni Młodzieży. No i teraz jest taki piąty, to jest jubileusz. Znaczy ja to tak dzielę. To jeszcze chyba ważnym punktem, tutaj Piotr tego oczywiście nie powie, że dla nas, dla chóru, było właśnie dołączenie Piotra do zespołu, to dla niego jest ważne jako dołączenie. Dla nas jakby te przejęcie naszej części, tak, chóralnej przez Piotra też jakby jest punktem zwrotnym, można tak powiedzieć. No właśnie też powstały wtedy projekty a cappella, jakby chór zaczął trochę też zaczęliśmy też żyć trochę swoim życiem chóralnym od tego momentu. Byliśmy w stanie już coś zrobić sami bez zespołu. To chyba też był ważny punkt. Ja myślę, że dużo tych punktów jest. To każdy, podejrzewam, że każdy z nas ma swoje jeszcze i można by było rzeczywiście wymieniać, bo jak teraz sobie jeszcze uzmysłowiłem, to już wiem, koncert w więzieniu w Barczewie. Powiem, to był czad, naprawdę. Podczas bierzmowania więźniów w kościele pod wezwaniem świętego Dyzmy. Jedynym kościele, który w ogóle jest czynnym kościołem na terenie Zakładu karnego w Polsce. To prawda, to było... Jest niesamowite wrażenie, tak teraz sobie uzmysłowiłem to. To może takim kolejnym będzie Festiwal Młody w Medjugorje w przyszłym roku. Tak na jubileusz do tych początków. Tam wiedziecie, wbrew pozorom nie ma rzeczy niemożliwych, zwłaszcza jeżeli chodzi o Mocnych w Wierze. Rzeczy niemożliwych nie ma, to żeśmy już wiele razy doświadczyli tego, że
jakoś tam, jeśli będzie wola Boża, przyjdzie rozkaz z nieba, to pewnie pojedziemy. Aczkolwiek na dzień dzisiejszy wydaje się to bardzo trudne, no bo by się musieli pewnie w dwa autokary zapakować i logistyka byłaby potężna, ale no, tak jak mówisz, jeśli przyjdzie rozkaz z nieba, to co nam będzie robić? Ale drodzy Państwo, nie musicie czekać do przyszłego roku. 10 lat zespołu Mocnych Wierzę. Koncert jubileuszowy 26 października tego roku. Godzina 17. Sala Szkoły Muzycznej w Olsztynie. To jest ulica Kościuszki 39. Ci, którzy Was znają, to wiedzą, gdzie mogą Was spotkać, gdzie rezydujecie. Ale gdyby tak, ktoś ze słuchaczy chciał przyjść i posłuchać, pomodlić się z Wami, pokontemplować, a także Wam się przyjrzeć, to gdzie może to zrobić? Najbliższa okazja to jest w sobotę, najbliższą sobotę, koncert papieski w Kętrzynie, w parafii Świętego Jerzego. Świętego Jerzego. Tak, wieczorem, po mszy chyba o 18. Chyba o 18, jeśli dobrze pamiętam. Kolejna okazja to jest właśnie już wspomniany wcześniej koncert papieski w hali Urania. Niedziela 20 października. I kolejny to jest właśnie już to, o czym tutaj wiele razy wspominaliśmy, nasz koncert jubileuszowy 26 października. I tutaj niestety z racji ograniczonych ilości miejsc, no pewnie nie wszyscy będą mogli tam przyjść i uczestniczyć w tym koncercie, ale oczywiście zapraszamy serdecznie. Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. A dziś Mocniej Wierzę dla Was, drodzy Państwo, słuchamy, ponieważ muzyczna oprawa tej rozmowy to ich muzyka. Szakunec. Muzyczna scena Warmii i Mazur. Yeah.
Radio Olsztyn, audycja Szacunec i Mocni Wierzę. Mówiliśmy o tych, którzy wam towarzyszyli, już ich nie ma z nami, ale są tacy, którzy przewinęli się przez tę formację, przez Mocnych Wierzę. Wywarli chyba stały wpływ na tę działalność. Gdzieś tam przebywają, funkcjonują, ale są już waszą historią. Tutaj wspominaliśmy o takim punkcie zwrotnym w życiu zespołu, jak Piotr się pojawił i zaczął już kształtować styl chóru, ale wcześniej przed nim chór prowadziła Magda Makarewicz-Sternicka, która była chyba pierwszym dyrygentem, jeśli dobrze pamiętam. I ona, można powiedzieć, bardzo dużo wniosła do takiego też duchowego wymiaru chóru. Można powiedzieć, że takim była pierwszym, nie wiem jak to określić, kierownikiem duchowym, to może jest za dużo powiedziane, ale ona rzeczywiście miała bardzo duży wpływ na kształt modlitewny zespołu na pewno. No jednocześnie też przygotowana merytorycznie, tak. No znakomicie. Więc, bo też miałem styczność, tak, bo najpierw byłem jako chórzysta, a dopiero później jak gdyby splot wydarzeń spowodował, że stałem się dyrygentem, ale rzeczywiście Magdalena Sternicka jest też bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o Mocnych Wierzę. No mieliśmy też bardzo dużo muzyków, instrumentalistów, którzy też przewinęli się przez nasz zespół. Ciężko mi powiedzieć, czy tu w Olsztynie, nie, no są osoby, które nie grały, ale... Ale rzeczywiście bardzo dużo, bo to nie tylko przecież są gitarzyści, perkusiści, to są też smyczkowcy, także, dobrze mówię, smyczkowcy. Smyczki. Smyczki, czyli skrzypkowie, tak, altowioliści, wiolonczeliści, wiolonczelistki. Także to jest naprawdę bardzo duża rzesza wspaniałych ludzi. Ale też byli ludzie, którzy nas po prostu wspierali, tak jak ty, Grzegorz, na przykład, którzy nie są członkami zespołu, ale zawsze nas wspierasz, także dziękujemy ci za to. Radio Olsztyn powinno i tak robi, że wspiera tych, którzy tutaj funkcjonują, działają, a przede wszystkim niosą dobrą nowinę. Jak to jest z instrumentalistami w zespole? Czy łatwo być muzykiem, który... No jednocześnie jestem zapleczem chóru, ale chórzystą nie jest. To ciężko powiedzieć, ciężko, bo nie jesteśmy instrumentalistami, natomiast rzeczywiście to jest bardzo znowu specyficzna dziedzina, bardzo specyficzny, że tak brzydko powiem, element zespołu, bo chór spotyka się co tydzień. Rzeczywiście mamy próby regularnie, co tydzień ćwiczymy, już czasami nie możemy patrzeć na siebie, ale a instrumentaliści spotykają się dużo rzadziej i tu nam jest ciężko powiedzieć, jak oni się odnajdują. Myślę, że się odnajdują, skoro występują, ale też jest rotacja duża. To może inaczej, jesteście pewni instrumentalistów w składzie Mocnych Wierzę? Jak najbardziej. Przychodzicie, gracie, to jest monolit? Jest, ogólnie jest, no bo wiadomo, że zdarzają się jakieś tam błędy, jakieś przeoczenia, czasami gdzieś tam forma się zgubi utworu, ale ogólnie jesteśmy pewni, bo wiemy, że znaczy ja przynajmniej tak jak gdyby spostrzegam to, że tak jak już wspomniałeś wcześniej, że Duch Święty działa i to wszystko jak gdyby łączy. Tu każdy z nas ma wie co ma zrobić. Przez te 10 lat faktycznie ten skład jest się na tyle wykrystalizował, i że już nie ma chyba przypadkowych osób. Nie ma osób, które są bo ktoś tam poprosił, czy z przypadku, czy na zastępstwo. Już tak, ci, co przychodzą, chcą z nami grać i chcą, nie tylko chcą z nami grać, ale chcą być w zespole Mocni Wierzę. To jest też bardzo istotne, mi się wydaje, że to nie jest tylko praca, muzyka, że pogramy sobie koncert, tylko chcą być w zespole, który się nazywa Mocni Wierzę i ma konkretną robotę do zrobienia. No, dzięki temu też się nam pojawiają takie zmiany muzyczne, nowe sekcje, jak sekcja Dęta nam się pojawiła w sumie tak naprawdę niedawno dopiero, a zmieniła zupełnie barwę. Ubogaciła bardzo. Można powiedzieć, że my razem z zespołem muzycznym, instrumentalistami, już przez ten czas prawie, że rozumiemy się bez słów. Naprawdę chyba tworzymy, nawet jestem pewien, że tworzymy jako jedną całą grupę, tak? To nie jest tak, że Mocni Wierzę, wokaliści to jest swój świat, a instrumentaliści swój świat. Przez te lata stworzyliśmy grupę, jedność, tak? Powiedzieliście o tym, że pojawiają się nowe elementy w zespole. To jak będzie wyglądał ten koncert jubileuszowy? Czy on będzie miał tutaj jakiś element szczególny?
No, będzie miał, ale na razie nie chcemy zdradzać. To będzie taka... Znaczy, moim zdaniem to będzie... Będzie niespodzianka. Będzie niespodzianka. Natomiast rzeczywiście to będzie sam repertuarowo będzie to przegląd tego, co się działo przez 10 lat. Chcemy się skupić przede wszystkim na utworach, tak? Na przekazie tego, co przez 10 lat robiliśmy. Też szukaliśmy miejsca, w którym moglibyśmy to zrobić, dlatego też padło tak na szkołę muzyczną. I bo jest takim dobrym miejscem, gdzie można to zrobić w sposób bardzo swobodny, o tak. Bo w kościele nie zawsze można wszystko jak gdyby zrobić dosyć swobodnie. Wiadomo, podwórko, no to chyba nie. I dlatego na pewno będzie zaskoczenie. Nie wiem czy dla nas też nie będzie to zaskoczenie. My też pracujemy, żeby z siebie samych nie zaskoczyć. No tak, to już zasialiście, także czekamy z niecierpliwością. Będziemy Państwu relacjonować, ale jeszcze pozwolę sobie na chwilę takiej refleksji, bo mnie to ciekawi. Grzegorz, widzę w Tobie wielką pewność, jak śpiewasz psalmy. Można powiedzieć, że jesteś psalmistą? Z punktu widzenia pewnie prawa i przepisów kościelnych to być może nie, bo nie mam skończonego kursu, które się teraz odbywają regularnie. Natomiast robię to długo i od jakiegoś długiego czasu chyba można też tak powiedzieć z drugiej strony. Nie wiem, co mam, nie wiem, czego byś oczekiwał w odpowiedzi na to pytanie. Widzisz pewność, no... Znaczy przede wszystkim wiesz, o czym śpiewasz i to jest jak gdyby, to jest ważne, wiesz, śpiewasz dobrze i wiesz, o czym śpiewasz. Wiesz, co śpiewasz, tak? Jakie słowa? To jest chyba najbardziej istotna rzecz w każdym śiewaniu, nie tylko psalmów, ale w każdym śpiewaniu, żeby wiedzieć o czym, po co, dla kogo i w jakim celu, nie? To mi się wydaje, że to jest najważniejsze. A jak do tego jeszcze się udaje i można jakby, no psalm to jest modlitwa też, tak? Że przekazać zaprosić do tej modlitwy innych, no to nie ku chwale Pana Boga. Marcin, okazuje się, że każdy z Was mógłby tak naprawdę być solistą, a udaje Wam się jednak w tym składzie jakoś gdzieś tam trzymać w szeregu. Tu Piotr bardzo nas wszystkich, czasami można powiedzieć, hamuje, żeby tam nie wyskoczyć, żeby nie gwiazdożyć. Moglibyśmy, znaczy każdy z nas mógłby być rzeczywiście solistą, lepszym, gorszym, każdy ma coś do zaoferowania, do pokazania, każdy wnosi jakąś wartość do tego zespołu. Natomiast prawda jest tak, że nauczyliśmy się właśnie stworzyć grupę nie indywidualistów, nie takich ludzi, nie wiem, z parciem na szkło, tak, tylko ludzi, którzy chcą coś przekazać, tak? Jako grupą, jako tekstem, śpiewem, modlitwą, razem przekazać coś dla innych. Dziękujemy za uwagę. To była audycja Szakunec, muzyczna scena Warmii i Mazur. Goście, mocni w wierze. Pozdrawiam stąd cały skład, jeżeli nas wszyscy słuchają, a pewnie wysłuchają, bo w podcaście audycja będzie dostępna na stronie radia www.ro.com.pl. 10 lat zespołu mocni w wierze. Zapraszamy oczywiście na koncert jubileuszowy 26 października. Olsztyn, sala szkoły muzycznej, godzina 17, ale także Dzień Papieski, Hala Urania. Zachęcam serdecznie, drodzy Państwo, żebyście skorzystali. Kętrzyn oczywiście również. To są te najbliższe propozycje występu mocnych w wierze, ale najbardziej tutaj o jubileuszu, bo mamy tutaj, jak już słyszeliście Państwo, niespodzianki, o których się dowiemy podczas koncertu. Dziękuję za obecność w studiu. Monika i Grzegorz Stankiewicz. Dziękujemy. Dziękujemy. Marcin Dremo. Dziękuję serdecznie. Piotr Serbintowicz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Yeah.
Szakunec. Muzyczna scena Warmii i Mazur.